Wraz z Michem od 9 dni podróżujemy najtańszymi lotami po całym świecie. Teraz znajdujemy się na Islandii, ale już za chwilę lecimy do Stanów Zjednoczonych. Bilet kosztował nas 8 zł, to nie był najtańszy bilet, ale w sumie był tani, więc poleciałem do Stanów. Aha. I lecimy do Nowego Jorku. Jesteśmy w sercu naszej aktualnej kultury. Patrz na ten budynek New York Times. Przecież to stąd zgapiamy filmy. Nie wiem, jak tu jest z bezpieczeństwem. Raczej chyba nie jest najlepiej, szczególnie w nocy. Śmierdzi, no. Trawa połączona z gofrem. Nasze TikTokowanie podróży przeszło. Jakby przeszło samo siebie. A jeśli TikTok by był miejscem, to jest to miejsce. Stary, patrz, co tam się dzieje? Ja pierdolę. Stary, gdzie my jesteśmy, mordo? Wydaje mi się, że w ogóle oficjalnie twoja ksywka powinna być Michael już od tego momentu. Dobra, stop. Nagrywam naprawdę fajne filmy. Mam nadzieję, że ci się podobają. Zostaw teraz suba, błagam cię. Teraz normalnie, no wejdź niżej pod film. Jest ten przycisk, kliknij go, to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Dziękuję i wracam do filmu. Ej, dobra, nie patrz tam. Słuchajcie, przed nami jest Times Square. Ja widziałem, ale to i tak już mi się Micha cieszy. Robi na mnie gigantyczne wrażenie. Ej, ale w ogóle idziemy jak w dzień. Totalnie w dzień, jest totalnie jasno. Tak to jest cały czas? Tak. Nic jeszcze nie widzę. Normalnie się nie. Aż musiałeś wstać! O kurde, poczekaj. Nie mam ochoty włączać TikToka. Rozumiesz? Wiem! Tu mam wszystko. O ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Chodźmy, przejdźmy się. Dziękuję ci, że oglądasz ten film, że jesteś tu. Bo dzięki tobie właśnie możemy tutaj być. No teraz patrzcie, za moimi plecami jest hotel Edison. Jest to dokładnie ten sam hotel, w którym byłem tutaj z ekipą 2 lata temu jako operator. A teraz udało mi się ogarnąć współpracę i mamy tutaj nocleg za darmo. Czy to jakby stary? Widzimy stąd Times Square, dokładnie, 3 kroki. No tak, jest 3 kroki stąd, to jest najlepsza organizacja. I jak się życie zmieniło, stary. Jestem tak wdzięczny, Jezu! Dziękuję! W hotelu przywitał nas król oraz pani z recepcji. Wszystko ładnie wytłumaczyła, a ja... Nie no, nie jestem w stanie w ogóle... Nie wiem co mam powiedzieć, stary. Chłopie, 17 piętro. Co? No właśnie, pokój naprawdę bardzo drogi, a to nasza reakcja. No dobra, zaczynamy od łazienki. Porządna łazienka. Ulala, jest to dużo lepszy pokój niż ja miałem. Co tam jest? Czyżby to był Times Square? Ja. Jest to widok na Times Square. Kurde no! Dodam tylko, kochani, że nocleg tutaj kosztuje... Takie warunki, jakie my tutaj mamy, 4000 zł za 2 noce. W najlepszym możliwej lokalizacji jakby w Nowym Jorku. Muszę ochłonąć, naprawdę. Ja tylko dodam, że ten hotel został otwarty w 1931 roku, przed II wojną światową. Była godzina około 22, a my poszliśmy eksplorować to ogromne miasto, które nigdy nie zasypia. Patrzcie, nie ma 13 piętra i nie ma 0 piętra. No tak, zamiast 0 jest lobby, a 13 nie ma, bo pechowe i nikt nie chce wynajmować. Nikt nie chce wynajmować na 13. No i to jest właśnie ta pizza, w której jedliśmy z ekipą. Powiem ci, że naprawdę, wtedy jak jedliśmy, to była naprawdę dobra pizza. Ale ona jest jeszcze droższa niż to na Islandii w przeliczeniu. Przychodzi dużo droższe. 35 zł. A nie, to podobnie. Grytamy się. To jest naprawdę solidna nowojorska pizza. Nie żaden Italian style, tylko taka naprawdę, patrz. Pyszna moja, a to mamy dobrane. Nie, inne. Inne. Oregano do posypania, fajne. Mi się wydaje, że musi być dobre, bo jakby była lipa tutaj totalna, to ten hotel by sobie nie pozwolił na to, żeby pracować z tym miejscem. Po tej pysznej pizzy poszliśmy do sklepu obok. A ja biorę, słuchajcie, oczywiście Poland Spring. I am from Poland. Lewandowski! No, kurczę, oni nie oglądają piłki. Jesteśmy w jednym z niewielu krajów, w których Lewandowski nie działa. No. Ej, fajne tu są te blachy, że można jakby całość sobie z temu zrobić. Kierunek? Central Park. Let's go! Ale nie chcę też, kochani, żeby w tym materiale to tak wyszło, że ja tak idealizuję ten Nowy Jork, bo on ma swoje ciemne strony i to też jest prawda. Pierwsza rzecz, którą to zobaczymy, to drogi. Dużo gorsza jest stan nawierzchni, jest dużo gorszy. Skoro Central Park, to Kevin sam w domu, gdzie tutaj uganiał się ze swoimi oprawcami, jest hotel, w którym było nagrywane Kevin sam w domu. Tylko że jakiś jest taki... Zabudowa? Nie wiem, co to jest. Taki, nie, no, tak, jakiś... taka zabudowa. To świeciarka, stary. To jest świeciarka. Yeah. So this is the hotel with Kevin home alone? Yeah. Very good. Potwierdzone przez pana.
Słuchajcie, specjalnie dla was wejdziemy troszkę do tego Central Parku jednak, gdzie mówią nam, żeby nie wchodzić ogólnie, bo podobno jest tu niebezpiecznie. No o tej godzinie, nie? Nie, no to zróbmy tak, że przejdźmy tu i wyjdźmy tamtędy. Ej, patrzcie, shop brać. Czyli nagram go z góry, żeby na mnie nie wpier... Oh my god, okej. O, dobra. No, no, joking, wikie. Dobra, polscy ci ludzie się wystarczy. Ej, ogólnie ciężko wystraszyliśmy tych ludzi. Ej, dobra afera! Patrz! Człowieku, patrz, gdzie idzie! Nikt nie puszcza, patrz, nikt nie puszcza! Stoi w korku! Ciężko samochodom na sygnałach przejechać tutaj, bo wiadomo, że to ogromne miasto, które jest wiecznie zakorkowane, nawet w nocy. Ten pan, który jechał wcześniej na desce, pokazał nam faka. Po czym podjechał jakby do samochodu, złapał się klamki. No i po prostu... Przyspieszył sobie, boosta sobie. Zrobił boosta. Co to za spanie? Nie ma spania. Wstaję w... New York! I proszę. I już. Reklamy, człowieku, wszystko. The New York Life. To jest to. Chodźmy na śniadanie. Ej, proszę bardzo. Nie ma. A nie, ja brałem BLT. O, i wezmę BLT, bo to jest taka kanapka, wiesz, bekon, coś tam. Miejscówka po prostu w Nowym Jorku na jedzenie śniadania. To typowo przy drodze, proszę bardzo. Yeah. Piję kawę w sercu Nowego Jorku, sobie siedzę i popijam. To jest coś, co sobie wyobrażasz przed spaniem. Ja będę pił sok pomarańczowy zaraz. To jest fajne, nie? Gorzki i kwaśny. Jest to faktycznie BLT. Co? Lipa? Ten boczek, on nie jest ciepły. Smakuje jak kanapka domowa. Wszystko jest zimne, więc się zlewa smak wszystkiego. Czuję, że jem, więc to jest najważniejsze. Jest dobre. Kanapka jest średnia, porównując do pizzy, to jest bardzo dobre tutaj. Po śniadaniu wstąpiliśmy do sklepu z elektroniką. Pamiętaj tylko, że do tej ceny chyba, którą masz tu, trzeba doliczyć jeszcze jakiś podatek. Zobacz, Apple Watch SE. $200. Ale patrz, jak zarobisz w dolarach, to jest na moment 200 zł. $33 za miesiąc. $30 za miesiąc i masz iPhone'a najlepszego. I ludzie to tak robią, nie? No tak. A jak nie, no to 1200 płacisz. Ja pierdzielę. Bo nie, no bo chodzi o to, że tu każdy ma iPhone'a w Stanach, nie? Bo to jest po prostu to normalne. Tu powinien jest jeden premium telefon. Dwie dychy za miesiąc, tak? iPhone 14. Kawałek pizzy kosztuje 7. Obiad kosztuje właśnie 15. To naprawdę jest dwie dychy. To jest dla nich jak... Ale no 2 lata go spłacają, nie? Ponad. No dobra, 2 dychy za miesiąc. To ja mogę i 5 lat spłacać 2 dychy za miesiąc, jakby rozumiesz? W ogóle nie odczuwam, że tu jest jakoś dużo ludzi i nie czuję się przytłoczony tym miastem nie. Aktualnie teraz. Jakby... Nie, chociaż te budynki są... Wszystko jest gigantyczne. Dużo policji, czuję się bezpiecznie. Ty, ale popatrz, oni wszędzie tak zastawiają te, że dwie ale takie to... i dwie... policja. Ale to jest wszystko nieeuropejskie, nie? Takie rzeczy, no, Jezu, no głupia policja, która po prostu służy jako brama, jest strasznie cool. Widzisz to? Tak jak ten budynek. Ja pierniczę. Sklep Nintendo. Oj, sklep Nintendo. Chodźmy tu. Idziemy do sklepu Nintendo. Ty, są konsole. Przecież się gra. Dzieciństwo się przypomina, ja nie byłem nigdy jakoś Mario bardzo zajawiony, ale może coś dla ciebie, jak ty jesteś za Jachkowiczem. O, patrz, to jest taki kejsik na kartridże. O. Po wyjściu ze sklepu zauważyliśmy obok pewien koncert. To jest hit, jest nawieziony śnieg, rozumiecie to? A, to dobrze. Nie no, bo to jest taki śnieg z maszyny. No to weź trochę zrób. Ale no tym to można, kurde, kogoś nieźle zlokować. Następnie poszliśmy na punkt widokowy. Ten taki najbardziej charakterystyczne zdjęcie, jak na takim wysięgniku, na takim stalowej konstrukcji wodnicy siedzą. To tu, to jest tu. Ta wieża. No i mordo, tu, i się jedzie. Wsiedliśmy do windy, spojrzałem w górę, ale okazało się, że... Ej, to jest trochę straszne, ja się trochę boję tak, jak tak patrzę do góry. Ja nie patrzę. Jezus jest Maria. Nie, patrz do góry, mordo. Nie. Popatrz chociaż na chwilę, no. Nie popatrzyłem. Możesz teraz już patrzeć. Michael, się boisz tego, przecież wysokości. Ale tu przecież jestem, tu nawet jakbyś sobie spadł, to tu jest jakby luz. Przemek. Ciężko w ogóle coś powiedzieć, nie? No całe życie jakby się czeka, żeby takie coś zobaczyć. No i właśnie tutaj jest to najbardziej ikoniczne zdjęcie, gdzie pracownicy siedzieli na takiej belce wystającej. Idziemy. Nie no, remont tam jest niepodobny. Rzeczywiście był remont, więc poszliśmy dalej i na ulicy zobaczyliśmy panią, która robi sztuczki ze swoim super psiakiem. Hau, hau, hau. Mary, to jest wszedł na tafik taki. Wow! Potem metrem pojechaliśmy do całkowicie innej dzielnicy. Ej, Michael! O kurde! Jesteśmy w kompletnie innej części Manhattanu. No w downtown. Nie, w innej części Nowego Jorku. Manhattanu? Jesteśmy w zupełnie innej części Nowego Jorku. Ale jak? To nie jest Manhattan? Nie.
No, a tata dziennika, tak jak downtown. Michu powiedział piękne słowa, czyli że teraz jest takie uczucie, jakby to było zabrydowane na maksa Kraków. I kurde, ogólnie no, kolejny raz ciężko się z tobą nie zgodzić. Spacerując sobie tutaj, spotkaliśmy High Five, który okazało się, że też jest w podróży. Ja dookoła Stanów i Kanady w 3 miesiące akurat. W ten dzień minął na grywkach do Micha, więc wróciliśmy do Nowego Jorku. Jesteśmy w TJ Maxie w Stanach. Chodźcie, wyjdziemy i powiem wam, o co z tym chodzi w ogóle. Tą walizkę całą wypełnię rzeczami ze Stanów. Właśnie zaraz pójdę do sklepu spożywczego, kupię mnóstwo słodyczy, przekąsek, a następnie razem z ekipą przetestujemy te przekąski. To będzie film dodatkowy na tym kanale. Koszyki w Stanach, a przynajmniej ten, nie ma wszystkich kół skrętnych. Lipnie się już! Mogę się tym przejechać? Lipa! Puszczamy hotel Edison. Jesteśmy już od teraz na walizkach do końca wyjazdu. No mieliśmy stać o 7, jest 9.20, wychodzimy z hotelu, nie ma co tego komentować. No i metrem udaliśmy się w pewne miejsce. A gdzie my to jesteśmy? Ale fajnie, niedaleko Greenpointu, ale kurde. Nie no, my jesteśmy, jakby my jesteśmy tutaj w tej dzielnicy, nie? Totalnie inaczej. Kochani, idziemy testować teraz kilka polskich restauracji. Ej dobra, czyli faktycznie polska dzielnica jest. No. Patrz, polska apteka, idziemy. Śmietnik. Liter. Wszystko bardzo w językach. Apteka też jest nieczynna. O nie, czyby to był jeden wielki niewypał z tym testowaniem? Ale no fajnie, ale jest tu angielsko, naprawdę. Nie, no, nie. Podobne, trochę większe. Ameryczka. Śmieszne. To patrz dalej, proszę bardzo, patrzcie. Dentysta, mówimy po polsku. Można kultywować sobie gdzieś tam żyć tą Polską, nie? Oczywiście, że tak. Ej, Polish food, idziemy zobaczyć. Wszystkie wody polskie, widzisz? Czekaj, wszystkie wody. O kurde, bieszczadzkie suchary. To jest odprowadzone z Polski. Tak, no. To nie jest na eksport, tak jak w Londynie było. Powiem ci tak, ten sklep ma lepsze wyposażenie niż mój sklep osiedlowy. No ale tu dosłownie, no wszystkie takie rzeczy. I to takie typowe faktycznie nie. No polskie, po prostu polskie. Biały jeden i wszystko to. O, jakieś mieszanka choinkowa, herba pole, tam też tego dużo było. Polacy przejęli tą dzielnicę, sami zobaczcie. Mamy kolejne polskie rzeczy, to razem biuro podróży, apteka, cały czas coś jest. Wszystko polskie. Kochani, czas przetestować troszkę polskiego jedzenia w Nowym Jorku. I pierwszy lokal to Christina Polish. Oceny tego lokalu to 4-4 na 380 opinii, więc bardzo dobre. Dobra, ale są polskie produkty tutaj, czy nie? Tak, tak. O właśnie, bo ja robię taki teścik dzisiaj polskich restauracji w Nowym Jorku. Okay. Kochani, jest tu taki polski talerz, gdzie mamy pierogi, kiełbasę, bigos i gołąbki. Więc weźmy sobie taki polski talerz, który kosztuje $15. Ceny, no to tak, rosół 6 dolców, pierogi na przykład mamy po $12, schabowy mamy $15. No co, pieroga chyba, co? Trzeba spróbować. Jedzmy pierogi. Tylko co, czekaj, nie, wszystkie na pół dawaj. Lećmy z tym, co tu mamy? To będzie ruski pieróg. Jestem specem od ruskich pierogów. Bierzesz to? A najpierw bez, drugi będzie z tym. Cebulę ma w środku. Tu mnie też tak się robi z cebulą. Dobre pierogi totalnie jak w Polsce, w ogóle nie różnią się niczym, jakby nie były, jakby polski pierog. Więc tak, test polskości, są polskie. Teraz dajmy ich smak. Gdy są takie polskie, dajmy z chęcią zjadł. Miękki farsz, płynny. Tak, ja taki lubię. Ja też. Z czym są te? Bo to jest z mięsem. To mamy mięso, ja bardzo lubię pierogi z mięsem. Ja ale żeby pierogi z mięsem były dobre, muszą być dobry farsz, sprawdźmy. Są jedne z lepszych pierogów z mięsem, jakie w życiu jadłem. Tak, no mamy polskie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest po prostu sprowadzone z Polski. Burak? Że ze słoika? Tak. Sprawdźmy bigos. No, minusik jest taki, że nie dostaliśmy chlebka w zestawie. A w sumie czy do kiełbasy, czy do bigosu, no ja bym zjadł chlebek. Jest albo śliwka, albo wino. Kurde. Czuję. Ale ja lubię bigos. Znowu test zdany. Całkowicie polski smak. To co? Lecimy z gołąbkiem. Jestem wymagający, jeśli chodzi o gołąbki. Ale w tym farsz wygląda fajnie. Które inny źródło w domu. Mhm. To jakby inny. Nic nie znaczy. Ale to, tak, jakby jest smaczny. Czas na kiełbaskę. Pyszna. Pyszna polska kiełbaska. Bo się przez jedzenie... Na chwilę w domu jest. Przenosisz się do innego miejsca. Polecam, ten lokal jest super. I nie jest drogo. Strasznie się jaram tutaj. Pojechaliśmy teraz 15 przystanków autobusem. Idziemy do Suprema. 2 lata temu jak tu byłem, to sobie postanowiłem, że kupię sobie jakąś pamiątkę jedną i była to bluza Suprema. No, droga, bo tam ponad 1000 zł ta bluza kosztowała. Ale jest to pamiątka, dla mnie to było ważne, więc spełniłem swoje marzenie. No i mamy zakupki zrobione tutaj, kochani, boksereczki, czapeczka, taki t-shirt. Pakujemy do walizy i do Polski. A teraz idziemy na taki, kurde, vintage store. Normalnie na ulicy. To są dobre skóry. O kurde, to jest prawdziwa Harley Davidson. Ale drogie tu są rzeczy, strasznie. A gdzie są ceny? Więc zapytałem pana o cenę i powiedział, że... Yeah, 250.
Jednak coś im tam nie pasowało i końcowo nie kupiłem tej kurtki. Za nami, a właśnie nad nami Pierożek, czyli również polskie miejsce, gdzie możemy zjeść pierogi. I uwaga! Nie wiem, czy to jest gwiazdka. Jakieś nie ma gwiazdki, to jest oznaczenie myślenia, ale jest to grube. Dzień dobry. Dwie osoby? Będą dwie osoby. Mamy tutaj, kochani, tradycyjne polskie danie. Russian. Six per portion, 6 pierogów. Dużo wyższa cena, ale jakość jest taka top top. Skoro Michelin. Nie jadłem nigdy pierogów, wiesz, z wyróżnieniem Michelin, zobaczymy. Akurat nigdy nie jadłem, pierwszy raz jem i to jeszcze w Stanach. Czyli zapłacimy za słodkie 14 dolców, a 12 za ruskie. Wow, sposób podania też jest taki... Nie no, jest elegancki, bardzo fajny. Ta śmietana z czosnkiem w ogóle. O, że w Stanach takie dobre. One są perfekcyjne. Jakby idealne proporcje między ziemniakiem a serem. Mnie zaskoczyło właśnie, tutaj jest dużo tego. Ale mega, ja chcę spróbować koniecznie tego. O Boże, ta śmietana to jest koniec. O, ale pyszna. Top pierogi. Jak chcecie zjeść dobre pierogi, to polecam właśnie do nowego roku się wybrać. Teraz są pierożki, to są właśnie, jak to powiedzieć, że szarlotka, tak? Apple pie. No. Jezus, ale pychota. Ja pierniczę. Nie są to kawałki, tylko takie po prostu są kawałeczki, ale takie jakby pokrojone w małe. O, taka koseczka. Sprawdźmy. Jak pyszny naleśniczek. Solidne. Z miodem. Jest to pyszne. Że one bez miodu też pyszne, jakby były z miodem. No. Głównie czuć ten cynamon i jabłko jednak. Tak, miód mało dodaje, to fakt. Test polskości zaliczony, spokojnie tak jak w Polsce. I to w takiej naprawdę bardzo dobrej pierogarni. Pyszne. Dziękujemy. A to jest już koniec tej serii. Widzimy się w kolejnych odcinkach.